Dzień dobry, kochane lwiątka. Karty na miłość ma dla Was propozycję, bo bardzo Wam się spodobało Wy z każdym znakiem zodiaku w miesiącu. No to na maj, kochani, też sobie zrobimy. Wy z każdym znakiem od baranka zrobimy, aż po rybeńki. Dobrze? I kochani, po kolei każdy jeden znak zobaczymy, czy Wam będzie po drodze, czy Wam będzie nie po drodze, jak się będziecie tam dogadywać. Pamiętajcie, kochani, że czytanie jest ogólne, to nie jest czytanie dla jednej osoby, indywidualne. Jak widzicie, już Wam tutaj tasuję karty, bo przygotowałam dla Was skarby, niespodziankę, przesłanie od Waszych aniołów. I zanim, kochani, zobaczymy, co tam u Was, piękna karesa, piękna jest ta karta. Pewien etap w Twoim życiu dobiega końca. Poproś swoje anioły o pocieszenie i przewodnictwo w kolejnym etapie. Czeka Cię szczęście. No i co Wy na to? Będzie bardzo dobrze. Zobaczycie. Tu sobie położę koło tych moich kamieni. I zaczynamy lwiątka. Proponuję od samego początku, tak jak na niebie. Pierwszy baran dla Was. Karty, kochani, już były przetasowane, ale przy Was jeszcze raz. Dzisiaj korzystam z tarota Book of the Shadows. Pamiętajcie, by się odwdzięczyć za filmik, zostawić łapkę w górę. Możecie napisać coś w komentarzu. No i zaczynamy, kochani. Powiem tak, będziecie aż zmęczeni barankiem chyba w maju. Albo będzie go za dużo, albo będzie go wszędzie pełno, ale na pewno możecie liczyć, kochani, na fajną współpracę. Natomiast jeżeli ich jeszcze nie zauważyliście, bo jesteście w tym samym trygonie, to ktoś może na Was zerkać i Wy możecie nie widzieć tej osoby, że ktoś ma ochotę na randkę. No, na nowy początek ktoś ma ochotę. Dziękuję. A z bykami? Lew z bykiem. Kochani, jeżeli nie było do tej pory kontaktu, jeżeli do tej pory nie było rozmów, bo jeden się nie odzywa, drugi się nie odzywa, wiecie, czasami, moi kochani, tak jest, że po prostu mamy siebie wszyscy dosyć, więc lepiej, kochani, karty mówią, żeby nie przyspieszać pewnych rzeczy, a raczej zostawić, żeby pewne sprawy szły tak jak trzeba. Być może część z Was zrezygnuje w ogóle na pewien czas ze znajomości z bykiem, albo po prostu ta konwersacja, ta znajomość będzie mniejsza w tym miesiącu. Dziękuję. Możecie się też dowiedzieć, że byk się gdzieś przeprowadza, zmienia pracę czy coś takiego i stąd nie mają czasu. No to lwiątka i znak bliźniąt. I odkryły mi się, kochani, karty. Ja jestem umówiona z kartami tak, że jeśli wypadają w ten sposób, to chcą mi powiedzieć, że jeżeli macie problem, zagwozdkę, szukacie przyjaciela, to uważam, że bliźnięta Wam pomogą, a nawet zrobią za Was. Świetne dogadywanie się, kochani. Tutaj jest jakaś uroczystość z bliźniakiem. Tutaj możecie nawet zamieszkać razem. Ale tak jak mówię, jeżeli macie kłopoty w pracy, jeżeli macie jakiekolwiek kłopoty, jest to fantastyczna osoba, która na 1001%, tak, sąd ostateczny, czeka na Was, żeby Wam pomóc. I przede wszystkim osoba bardzo sprawiedliwa. Świetna, świetna osoba, jeżeli znacie. No a z raczkami. Z raczkami. Możecie mieć złość, że ktoś Was nie zaprosi na jakąś uroczystość, urodziny, śluby, może na majówkę. Ja myślę, że tutaj mocno, kochani, jedna osoba chce dominować nad drugą, może nawet i zdominować, kochani.
Jeżeli jesteście w małżeństwie, zwróćcie uwagę, czy tutaj nie ma osoby trzeciej. Kochani, ponieważ nie mam tej talii drugiej, to wy ze swoim znakiem, z lwem, dobra? Czyli lew i lew. Słuchajcie, oba silne znaki i diabełek pod spodem, a wy to będziecie albo coś razem tworzyć, albo w pracy, albo jakąś uroczystość. W każdym bądź razie ja widzę, że wyjdziecie na drinka, na uroczystość gdzieś razem. I kochani, jest tak cudownie, tak fantastycznie, że praktycznie no, świetnie się razem bawicie, świetnie się razem czujecie, świetnie. Bardzo, bardzo się cieszę. Bardzo fajnie. No to zobaczymy z zodiakalną panienką, tak? Z zodiakalną panienką. Słuchajcie, trzeba sobie coś wyjaśnić. Jeżeli osoba mieszka od Was daleko, w innym mieście, w innym kraju, możecie mieć żal, że się do Was nie odzywa, że Was nie chce widzieć, że o Was albo Wy nie chcecie jej widzieć. Tutaj, kochani, któreś z Was, może panienka, może Wy, ma jakiś problem natury naprawdę, o którym się nie mówi. I wyższa kapłanka pod spodem. No, być może osoba jest w związku, być może osoba ma żałobę, być może płacze po kimś. Trudny kontakt. Lew i waga. Lew i waga. Świetnie. Wy gdzieś jedziecie, spotykacie się, pijecie drinki, proszę nawet i kochani, stan zakochania. Myślę, że gdzieś pójdziecie, myślę, że gdzieś pojedziecie, myślę, że tam, gdzie będziecie, znajdziecie wspólny język i tutaj porozumiewacie się, kochani, na poziomie dusz. Tu jakbyście się znali z poprzednich wcieleń. Super. No to lwiątka ze skorpionem. Zobaczmy. Jak lwiątka ze skorpionem. Coś Was nie będą chciały słuchać te skorpiony, a na pewno Was okłamią. Musicie uważać, jeżeli to są Wasze dzieci, kochani, bo to jesteście Wy, to może być tak, że dzieci będą miały focha, nie będą chciały robić to, co Wy każecie, nie będą sprzątały, nie będą prały. A co będą? Będą kłamać, będą oszukiwać. Idziesz do szkoły, idę. Natomiast jeśli nie chodzi, to kochani, bo tu jest ta cesarzowa, jeżeli nie chodzi to o dzieci, to ja bym, kochani, powiedziała, że z jakim skorpionem na ten czas sobie po prostu albo oni dadzą z Wami spokój, albo nie będzie kontaktu, nie będą się odzywać. Jeżeli coś powiedzą, to będzie to wymyślone, nie musi to być prawdą. Lew i strzelec zodiakalny. Kurczę, uszy mi się zatkały, wiecie co? No, dzisiaj tak mało od rana. Słuchajcie, jeśli chodzi o strzelce, to oni się do czegoś nie chcą przyznać, albo mają jakąś zagwozdkę, jakiś problem, może z dziećmi, może w pracy, kochani. Ogólnie współpraca bardzo dobra, dogadacie się też. Natomiast tutaj raczej chyba podłoże albo finansowe, albo zdrowotne u nich. Może trzeba, kochani, im pomóc. Kto to wie? No to zobaczmy. Lewiątka i zodiakalny koziorożec. Słuchajcie, jeżeli to jest Wasz szef, jeżeli to jest współpracownik, bardzo uważajcie, bo patrzą Wam na ręce i możecie się pogubić. Nie pytałabym ich o radę, raczej tutaj nam się zaznacza byk. Słuchajcie, może być tak,
że będziecie chcieli coś przeforsować w pracy, może jakiejś współpracy oczekujecie, tak? I tej współpracy, kochani, no on, będzie ciężko, będzie ciężko. Tutaj postawcie na starszą osobę od was, tutaj bądźcie rzetelni. Natomiast, kochani, tak pół na pół bym powiedziała, miesiąc, nie? Z wodnikiem. Lwiątka i wodnik. Się wyciągnęły wszystkie, ale, aha. Słuchajcie, współpraca świetna, dogadywanie świetne. Wy chyba idziecie razem do fryzjera na zakupy gdzieś tam, gdzieś coś, co można, kochani, razem tworzyć. Razem biznesy, razem do fryzjera, razem na randki. No, kochani, może i nawet będzie pożegnanie jakiejś koleżanki, może gdzieś tam pojedzie sobie, kto to wie. No to jeszcze zobaczymy z rybeńką, co? Lew i rybeńka. Świetnie, świetnie, aczkolwiek słuchajcie, ja tak wyczuwam, że rybeńka się czegoś obawia, czegoś boi, albo się pozamykała w domu, natomiast kochani, może i tam w pracy nie iść. Ja tutaj widzę takie kontakty, tak jakby potrzebowała waszego towarzystwa. Ja myślę, że tutaj będziecie się spotykać, będziecie razem współpracować, może kochani, to jest wasze dziecko. Sprawdźcie, czemu się tak zamyka w domu. Może coś w szkole nie tak. Dobra. Dziękuję Wam, skarby. Wszystkiego pięknego. Do usłyszenia. Pa. Dzień dobry, dzień dobry, wszystkie panienki. Bardzo Wam się spodobało czytanie Wy z każdym znakiem zodiaku. Więc proszę uprzejmie, kochane. Wy z każdym znakiem zodiaku. Od baranka zaczniemy, kochani. Aż do rybek po kolei. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne. To nie jest czytanie dla jednej osoby, więc pamiętajcie, że ma prawo nie rezonować. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie ślad w komentarzu. A jeżeli jesteście pierwszy raz tutaj, no to zachęcam, skarby, do subskrypcji. Dzisiaj pracujemy na tarocie Book of the Shadows, ale na początek ode mnie, kochani, przesłanie od Waszych aniołów. I do Was chcę przemówić dzisiaj Franceska. Franceska mówi, czego teraz pragniesz? Wyobraź to sobie, a Twoje marzenie się spełni. Negatywne myśli zahamują ten rozwój. Tutaj Wam zostawię, żebyście widziały tą kartę. No i kochani, zaczynamy od baranka, dobrze? Wy w miesiącu maju z barankiem. Słuchajcie, może być Wam nie po drodze. Możecie w tym miesiącu być, że tak powiem, niekontaktybilne, tak się to mówi. Natomiast ta dwójka denarów mówi o pomocy. Tak jakbyście były jedna drugiej potrzebne i może znajdziecie wspólny język w trudnych sytuacjach. Może spotkacie barana, który ma takie same przeżycie jak wy, a może udacie się, kochani, razem do wróżki, kto to wie. W każdym razie trudne przeżycia mogą was w tym miesiącu połączyć. To wy z bykiem teraz. Panna z bykiem. Najlepsze przyjaciółki, coś czuję. Najlepsze koleżanki, najlepsze przyjaciółki, świetnie, słuchajcie, świetny miesiąc na biznesy, na spotkania, możecie też spotkać byka, którego dawno, dawno nie widzieliście. No wy tutaj, kochani, będziecie przykład dawać, o. No to z bliźniętami, jak panienka z bliźniętami. Współpraca świetna, zabawa, kontakt, towarzyskość. Może, kochani, tutaj zaprosicie gdzieś
osobę spod znaku bliźniąt, a może to oni Was zaproszą, ale ja widzę, że będziecie korzystać z ich wiedzy, doradztwa. No słuchajcie, świetny miesiąc, bardzo fajnie, cieszę się. Panienka i raczek, zobaczmy, jak panna z rakiem. Z rakiem, nieborakiem już mi wylatuje ich trygon. No widzicie, chciało się pokazać, no i jest. I powiem Wam, patrząc na te wszystkie karty, ktoś komuś nie będzie chciał w czymś pomóc. Ktoś będzie się migał od odpowiedzialności, może to są Wasze dzieci. W każdym bądź razie widzę, że musicie pracować za dwóch, za trzech. Raczek jest wycofany, raczek powie, że nie ma czasu, raczek skłamie, bo ma inne propozycje, inne rzeczy. Jakoś tak nie bardzo w tym miesiącu Wam po drodze, ale no, każdy ma prawo robić i mówić, co chce, tak? No to skarbeczki z lwiątkami. No, współpraca świetna. Jeśli to Wasz mąż, kochani, to będzie wracać po pracy zmęczony, ale i tak Wam w domu, kochani, pomoże. Myślę, że majówkę nawet spędzicie razem. Może będziecie jakąś uroczystość przygotowywać, coś ogarniać. Słuchajcie, to lwiątko ma jakąś zagwozdkę, jakiś problem. Chyba będzie chciało się Wam wygadać. Nie mam, kochani, drugiej talii, żeby położyć kartę Waszą, Waszego znaku, Waszej panienki, więc teraz Wy ze swoim znakiem, dobra? Panna z panną. No, kochani, będziecie tutaj coś świętować. Może poprosicie drugą panę, żeby była waszym świadkiem, osobą towarzyszącą. No, świetna współpraca, świetna zabawa. W ogóle może oczarujecie się tą osobą spod znaku panny. No, ja tutaj widzę nawet i spotkanie kogoś z dawnych lat. Świetne, świetne porozumienie. No to teraz, kochani, wagusie. Skoro już chce iść, niech idzie. Rycerz kielichów wypadł. Miłość jak w pysk szczelił. Panienki. No tak. Panienki mogą poznać miłość. No fajnie, bardzo fajnie będziecie się dogadywać. Może będziecie im kolacyjkę robić. Słuchajcie, kto to wie, uwielbiam tą talię właśnie za te obrazki. No, może i nawet dostaniecie pracę, może Wam się będzie świetnie współpracować. No i dwójka była w tle czytania. Kochani, ja tutaj coś czuję o jakichś nowych początkach dla kogoś. Tutaj chyba się coś będzie działo. Mam nadzieję, że im potem powiecie. No to ze skorpionami, jak się będziecie dogadywać. Wow, wesele, ślub, zaręczyny, komunia, o kochani, będą konieczne spotkania, będą konieczne rozmowy, propozycje ślubu, propozycje wspólnego zamieszkania, oświadczyny, zaręczyny, współpraca w pracy, gdzie praktycznie każdy ma rację, każdy chce przeforsować, stawiacie na siebie, stawiacie, no po prostu rewelacje, tu może coś z tego być więcej. Dobra, to ze strzelcami. Panna i strzelec. Szóstka z dziewiątką. Czuję, że muszę tak. I właśnie, kochani. Miłość, radość, serdeczność. Ja już chcę powiedzieć po rzeczy. Zaręczyny. Śluby, wyjazd wspólny, słuchanie tej samej muzyki, wspólne cele, zakochanie się. Nie mam piękniejszych kart. No ze szczelcem, słuchajcie, rewelacja. Tak mnie tknęło, no. Ale fajnie. A z koziorożcami? Ktoś będzie
chciał po prostu odpocząć od siebie. Nie wiem, czy to wy od koziorożca, czy koziorożec od was. W każdym bądź razie możecie nawet i zerwać znajomość, zakończyć znajomość, albo po prostu jedno z was się będzie nie odzywać. Brak kontaktu, brak wspólnych celów, myślicie o czymś innym. Nie to, że będą nieporozumienia, po prostu każdy ma inne wizje. Jakoś nie po drodze wam. Dobrze, to z wodnikiem. A wodnik to was chyba już obserwuje, już tam robi jakieś kroki do was. Możliwe randki, możliwe spotkania. Jeśli chodzi, kochani, o wzajemne porozumienie, dogadacie się i ja myślę, że wodnik byłby w stanie wam ustąpić nawet. No, no to zobaczmy jeszcze z rybką. Zobaczmy jeszcze z rybką. Rybka ma jakieś tajemnice i niestety są sprawy, o których nie chce mówić, bądź nie może wam powiedzieć. Czymś się bardzo przejmuje. Może i kochani będzie tajemnicza, jeżeli poznajecie taką osobę, nie powie wam wszystkiego. Możecie mieć nawet i kłopoty przez nią, także uważajcie na nowe osoby. Jeżeli to jest wasz szef, to uwaga, bo was po prostu obserwuje. Tak, kochani, to by było dzisiaj na tyle. Dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie. Czekam na wasze łapki w górę. No i mam nadzieję, że i ślad w komentarzu. Wszystkiego pięknego, panienki. Dziękuję wam bardzo, a ja przechodzę do kolejnego znaku zodiaku. Pa, pa! Moje kochane bagunie, dla was wy z każdym znakiem zodiaku, ponieważ w zeszłym miesiącu dużo dostałam odzewu, że bardzo wam się ten film podoba, no to kochani, no to będzie jak w maju z każdym znakiem zodiaku i zrobimy sobie, kochani, od baranka po kolei aż do rybek, tak? Także po kolei sprawdzimy, z kim wam do tańca, z kim lepiej nie zadzierać, z kim będziecie się fajnie dogadywać, a z kim nie. Dzisiaj, kochani, wybrałam tarota Book of the Shadows. Mam nadzieję, że wam się też spodoba, ale na dzień dobry. Za to, że zostawicie mi teraz łapkę w górę. A na koniec ślad w komentarzu. Dam wam przesłanie od waszych aniołów. Co aniołowie chcą wam przekazać? Jeżeli, kochani, jesteście pierwszy, drugi raz na tym kanale i podoba wam się to, co tutaj słyszycie, zachęcam, kochani, do subskrypcji kanału, aby otrzymywać po kolei te filmy, które wrzucam. No i wy macie przecudną kartę. Adriana mówi: prowadzę cię ku odpowiedziom na twoje modlitwy. Słuchaj uważnie i podążaj za wskazówkami, których ci udzielam poprzez twoją intuicję, myśli oraz sny. Czyli, kochani, w miesiącu maju zwracamy uwagę na myśli, na to, co mówi nam wewnętrzny głos. No i zapisujcie sobie sny. To co? Zaczniemy od baranka. Dobrze? Ja wam kartę tutaj zostawiam, żebyście, kochane, widziały. Nareszcie wyszło słońce, nareszcie. Zaczynamy, kochani, karty były przetasowane, ale jeszcze raz. No to z barankiem. Waga z barankiem w maju. Jejku, jejku, wspólna radość, świętowanie. O jejku, jejku.
Wielkie zmiany, wielkie zmiany, wielkie szanse, nawet i kochani, szansa na zakochanie się. Ja tutaj widzę, że może nawet i was tutaj baranek obserwuje, może was gdzieś zaprosić, może wy się gdzieś spotkacie, gdzieś razem, ale i kochani, może was szokować ta sytuacja. Czemu? Bo może nawet się nie spodziewacie, że to będzie miłość waszego życia, że to będzie wasz najlepszy przyjaciel. W każdym bądź razie jest to bardzo serdeczna osoba do was. Rycerz Kielichów mówi o tym przede wszystkim, liczyłabym w tym miesiącu na znak barana. Dziękuję. No to teraz z bykiem. Wszystkie wagi. Co ja dzisiaj? Wagi z bykiem. Wzięłam sobie B literkę od byka. No, widzieliście? No to powiem wam, że jeśli to są wasze dzieci, to będą kombinować, nie będą chciały słuchać. W ogóle takie będą majówkowe, wiecie. Jak to w majówkę, nie? No właśnie, tak, tak bym powiedziała, jak to w majówkę bywa. Mam nadzieję, że kochani dobrze widzicie, bo mam dzisiaj nowy ten i słuchajcie, dogadacie się, będziecie mówić w tych samych językach, w osobnych językach, ale i tak się dogadacie, czy to będzie Polak, czy to nie będzie Polak, dogadacie się i myślę, że byk ma jakąś zagwozdkę, jakiś problem i będzie się chciał nawet przyjść, wygadać, ale tak coś czuję, że to chodzi o dziecko, nie wiem czemu. No to zobaczmy, kochani, z bliźniętami, tak? No to zobaczmy. Z bliźniętami. O. Randka, spotkanie, zakochanie. No ale kochani, jeżeli to jest osoba wasza, druga połowa, to wy się możecie dowiedzieć, że ktoś się z kimś spotyka. Natomiast jeżeli to wy się spotykacie z osobą spod znaku bliźniąt, to tak jak szybko się to zacznie, może ta osoba szybko skończyć. Coś się może wydarzyć tutaj, kochani, bądź rzecz, którą wam przedstawi, przekaże bliźniak, będzie nie do przyjęcia, tak? To zobaczmy z raczkami. Co to z raczkami? Jeżeli raczulisie, słuchajcie, nie odzywały się do was, to teraz będzie taki kontakt raczej online i kochani, tutaj będzie jakiś wybór, może między kimś a kimś, ale ja widzę, że raczek będzie taki raczej, słuchajcie, wycofany. No on chodzi do tyłu, dlatego musicie do niego powolutku, z pewną dozą ostrożności. Ale im chyba trzeba podać rękę. Dlatego się zamknęli. No. No to z lwiątkami. Zobaczymy. Wagusie i lwiątka. Piękne. Miłość do grobowej deski? Niektórzy mogą przestać być w stanie singlowskim. Wy, kochani, jeżeli współpracujecie razem, to wy podpisujecie umowy, dokumenty i zyskujecie dzięki lwiątkom świetną kasę. Bardzo dobrze, coś kończycie, coś zaczynacie. Przede wszystkim możecie liczyć na lwiątko, możecie się wypłakać, wygadać. Och, wielkie wsparcie możecie otrzymać od lwiątka, wielkie. No to z panienką, kochani, zobaczmy, jak się będziecie dogadywać w miesiącu maju z osobą spod znaku panny. Może to być osoba, którą znacie już z przeszłości i tak wyczuwam, że mogłaby przyjść do was po coś, no, bo coś potrzebuje. Natomiast, kochani, przy tej pierwszej karcie dwójce buław, to ja bym tak przemyślała dokładnie, czy aby nie chce was w czymś wykorzystać, tak? Czyli przyjdzie na przykład osoba i powie, słuchaj, pożycz mi samochodu. No ja nie wiem, czy to jest dobra rzecz pożyczać. Tutaj bym, kochani, posłuchała swojej intuicji, tak jak wam tutaj też karty mówiły. No.
Natomiast porozumienie raczej będzie dobre. Kochani, ponieważ ja nie mam drugiej talii, no to zapytamy wy wagi z drugą wagą, jak w lutym będziemy się dogadywać. Coś będziecie razem tworzyć, możecie współpracować, dogadywać się, ukończyć jakiś projekt. Jest tutaj szansa na coś nowego. Jeżeli macie jakieś zadania, obowiązki, myślę, że się dogadacie. Natomiast każdy z Was może mieć inne wizje. I kochani, żeby pamiętać o tym, żeby one Was nie poróżniły, żeby potem nie było, że się nie dogadujecie, tak? No to zobaczmy, Wy ze skorpionami. Waga i skorpion. Słuchajcie, tutaj trzeba sobie powiedzieć prawdę, i ja niestety, ale kochani, przy tych kartach bardzo mi przykro, ale skorpiony raczej nie chcą, bądź wy nie chcecie na razie. Każdy potrzebuje czasu dla siebie. Tutaj zostało coś powiedziane jasno i już nie ma i. Już nie ma kropki nad i, bo już zostało stwierdzone. Natomiast każdy powinien iść własną drogą, własną ścieżkę, wyznawać własną prawdę. Nie liczyłabym na pomoc skorpiona, a jeżeli tak, to kochani od kobiety, bo mamy tutaj tą, od mężczyzny, bo tutaj mamy tego króla, tak? To teraz. Kochane moje, wagunie ze strzelcem. No i powiem Wam tak, że będziecie tutaj wspólnie czarować, nowe pomysły, nowe idee, ale kochani, możecie czuć się wypaleni, jakby ten strzelec za dużo od Was chciał, za dużo wymagał, był za szybki. Jeżeli to są Wasze dzieci, to już byście czekały, żeby poszły do szkoły, pojechały do babci, żeby Wam dały święty spokój. Będą absorbujące, ale spotkania widzę, konkretne spotkania, no. No to zobaczymy z koziorożcami. Zobaczymy, jak z koziorożcami w maju będą się moje wagusie dogadywać. Nie odczytuję, bo się nie odkryły, tak się umówiłam z kartami. Dobra. Powiem tak, świetnie, rewelacja, bomba na każdej. Na każdej sferze, czy to będzie w pracy, czy to będzie w miłości, wspólne działanie, majóweczka wspólna, imprezy, świętowanie, radość, och, randki, spotkania, świetnie, rewelacyjnie bym nawet powiedziała, piękne karty. A z wodnikiem, jak moja waga kochana dogada się z zodiakalnym wodnikiem? I to jest właśnie dziwne, bo słońce, 10 mieczy i królowa mieczy. Trzeba sobie, kochani, powiedzieć prawdę. Może być spotkanie, może być randka, może być świetne dogadywanie się, a potem poczujecie, że ktoś wam na przykład zrobił jakąś krzywdę i palicie tą osobę, palicie kartkę, nie wiem, spotykacie się ponownie, żeby ustalić pewnego rodzaju, bym powiedziała, granice, na co możemy sobie pozwolić. Osoby samotne niech uważają, bo może się okazać, że ten wodnik jest w związku partnerskim, małżeńskim. No to jeszcze jeden znak. Wy z zodiakalną rybką. Wyskoczyła królowa pentakli, więc chce iść. Natomiast świetne spotkania, świetne rozmowy. Ła, tutaj możecie liczyć na rybkę. Bardzo fajnie, pięknie, podoba mi się, kochani. Gratuluję Wam z całego serca. Dziękuję, że wysłuchałyście do końca. Dziękuję, że ze mną jesteście. Dziękuję za każdą łapkę w górę. Pamiętajcie, i zostawcie ślad w komentarzu. No to
Wszystkiego pięknego, kochani. Buziaki dla Was. Do usłyszenia w następnym filmie. Pa, pa.